Mówimy wszystko, zapominamy o podatkach. Na rękę. Wszystko mamy do dyspozycji. 40 zł, no i tak, wydatki to 2500 zł. I zostaje nam 1500 zł. No dobrze, to teraz jakby, bo się pytałem, kto jest gotowy i żeby odpowiedzieć na te pytania. W co inwestujemy? Kto jest jakby gotowy na odpowiedzieć na całe jakby zadanie? Tu mamy tyle do dyspozycji, a tu nie zapomnieliśmy o kursie języka i o wakacjach? Aha, już to. No nie, tak jak tylko mówię, że tutaj, no to nie jedziemy na wakacje, tak? No bo jak to wszystko zaoszczędzimy, no to tam zapomnieliśmy, że trzeba jednak z czegoś to sfinansować. To właśnie dlatego jest takie zadanie, żeby wiedzieć, że są jakieś pewne ograniczenia, że nie jesteśmy w stanie wszystkiego sfinansować, tak? Więc to jest bardzo ważne. Tutaj może dla uproszczenia, nie chcecie tego, odrzuciliście, taka jest decyzja. My rozporządzamy naszymi zasobami to, co sobie mówiliśmy. Dobra, czyli tutaj mamy rzeczywiście, zostaje 1500 razy 12. Razy 12 to będzie... 18. Tak, 18. 18. Tu mamy 18, super. Kto następny? To myślcie już, jak to zainwestować, dobrze? My 4000 na latę zainwestowali i 4000 na złoto. Okej, okay, czyli zwróćcie... Przepraszam. Czyli zwróćcie uwagę, że... Słuchać mnie? Zwróćcie uwagę, że tutaj ten zespół po tych naszych wyliczankach... Mówiłem, że każdy liczy jak potrafi... Tutaj mamy 8 tysięcy do zaplanowania, tak? Czyli zakładam, że część zostawiliście jako rezerwę i w złoto, i w lokatę. Super. I jakie się spodziewacie mieć zyski za 3 lata, za 5? Jeszcze nie jesteście gotowi, żeby obliczyć. Dobra, następny, super. Jedziemy. Ale może najpierw ile wam zostało pieniędzy? Bo każdemu widzę, wychodzą inne wyniki, to jest... Ja nie chcę powiedzieć, że to jest niepokojące, tylko to jest ciekawe, że każdy inną kwotę widzi do dyspozycji. Że już pozbawicie języka i wakacji, to zostaje nam 10 tysięcy. Mhm. No i przez te 10 tysięcy inwestujemy 4 tysiące w złoto, 4 tysiące w akcje i zostaje jeszcze 2 tysiące, to inwestujemy, znaczy 1000 inwestujemy. Rezerwa. Super, bardzo fajnie. To następne. Czyli zobaczcie, każdy, trzecia grupa, trzeci wynik. Znaczy inny wynik. Zapraszam. To następne. Okej, to nam wyszło tak, że ponieśliśmy 4000 razy 12, bo na cały rok. Wyszło nam 4000. 48 tysięcy. Później wszystko to pomnożyliśmy razy 12 i odbiliśmy od 48 tysięcy i wyszło nam 18 tysięcy. Później to wszystko tam, ten angielski i tak dalej, te wakacje, to wyszło nam... Ale ten angielski i tak dalej, z tego co ja pamiętam, był angielski co? No coś tam było do... Wakacje i... Coś jeszcze. I tata pożyczka. Okej. Tata, pamiętajcie, też zawsze można negocjować. No i odbiliśmy to i zostało nam 6 tysięcy i na dostępną rezerwę 1000 zł. I na dostępną rezerwę zostało 3 zł, żeby jeśli zabrać nie na koniec, to możemy sobie wracać dołożyć. I oszczędności zostawiliśmy 5 tysięcy i podzieliliśmy je na 2 i po połowie na złoto i na lokatę. Super, czyli zobaczcie znowu inaczej. Bardzo dobrze. Następna grupa poproszę. My najpierw te... Od 4000 odjęliśmy łączną sumę wszystkich tych wydatków miesięcznie. Wyszło nam, że na miesiąc zostaje na 15 tysięcy. Pomnożyliśmy 15 tysięcy przez 12 miesięcy. Wyszło nam, że 18 tysięcy. Odjęliśmy od tego, ile musimy na rok płacić. Wyszło nam, że oszczędzamy 8 tysięcy rocznie. Potem pomnożyliśmy to przez 5 lat. Wyszło, że oszczędzamy przez 5 lat 40 tysięcy.
I tak. To, tu zwróćcie uwagę, już pierwsza jakby grupa, która poszła prawidłowo do przodu i policzyła, że my każdego roku mamy 10 tysięcy. Nieważne jak doszliśmy do tych 10, to jest 10, 8, 3, 12, ale zwróćcie uwagę, każdego roku oszczędzamy. To było to, co mieliśmy zrobić w następnym zadaniu, czyli jednego roku mamy 10, podejmujemy inwestycje lub oszczędzanie drugiego, trzeciego i sobie liczymy, ile po tych 3, 2, 5 latach można oszczędzić. To jest bardzo fajnie, tutaj na razie jesteście najdalej. Zainwestowaliśmy w lokatę 50%, w akcje 25%, a i w złoto też 25%. Super. Tu nie będę wam pytał, ile wam wyszło, bo na razie mieliśmy się zająć jakby rozkładem naszych, rozporządzeniem naszych, naszymi oszczędnościami. Super. Następny zespół, proszę. Wyszło nam, że przez 5 lat uzyskamy 60 tysięcy. A więc, jeżeli tutaj mamy lokatę, akcji i złoto, to w każde z tych funkcji oszczędzania zainwestujemy po 20 tysięcy. A więc, jeżeli stracimy na złocie, to możemy zyskać i na lokacie, i na akcjach. Ale jeżeli stracimy na akcjach, to zyskujemy na złocie. Czyli to się rekompensuje względem siebie. Jak to się tak ładnie nazywa, to może takiego słowa myślę, że znacie. Dywersyfikacja, tak? Czyli bardzo po 33%. Bardzo często tak się robi, że się rozkłada ryzyko właśnie na poszczególne funkcje, jakie ma dany papier przywieźć. To jest też tutaj bardzo daleko. Czy żeście spróbowali policzyć, ile jesteście w stanie zarobić w ciągu każdego roku, czy nie zdążyliście? Nie zdążyliście. Ale to jest też, zwróćcie uwagę, tutaj chłopakom wyszło 10 tysięcy, czyli musiało wam wyjść 12 tysięcy w roku, że oszczędzacie. W poprzedniej grupie 10. Ja muszę zobaczyć, ile powinno wyjść, bo każdemu wychodzi inaczej. Niektórym 18, niektórym 12, niektórym 10, niektórym 8, czyli niektórzy oddają tacie, a niektórzy nie jadą na wakacje, bo taki jest chyba wniosek z tego, nie? Że nawet wolą nie jechać na wakacje, żeby dalej oszczędzać. Super, następną grupę proszę. 600 zł minus 150 zł to się równa 1500 i za rok mamy 18 tysięcy. Super. Na wszystkie podatki na telefon, ubrania, transporty, transport, rozrywki, wakacje i oszczędności zapasowe mamy razem 1000 zł. Ile mamy do zainwestowania? 7 tysięcy złotych mamy do oszczędności, a 10 tysięcy złotych wydajemy na lokatę. Okej, czyli na lokatę resztę? Na oszczędność. Ale to jest czyli na rezerwę, taką, że nawet na lokatę. Super. Ale też zwróćcie uwagę, że 17, tutaj zespół miał 17 do zainwestowania. Czyli mamy taki przedział od 8 do 18 na razie. Czy komuś miesięcznie więcej, rocznie komuś więcej wyszło do zainwestowania? A komu wyszło 18? Okej, okay. A komu wyszło 8? Widzicie, tak? Czyli każdy, tak jak mówiłem, każdy liczy jak, nie chcę już powiedzieć jak potrafi, tylko jak określa swoje potrzeby. Nam wyszło tak, że mamy pensję 4000 zł ramy i przychód, dochód mamy 1500 zł odejmując koszty. I w pierwszym roku zarabiamy 6 tysięcy, spłacając cały kredyt od taty, wakacje i kurs językowy. Więc w pierwszym roku mamy 6 tysięcy, a w pozostałych 4, 18, co razem daje nam 78 tysięcy. I postanowiliśmy, że w pierwszym roku wszystko damy na lokatę, a w 4 następnych 10 tysięcy na lokatę, 6 tysięcy na akcje oraz 2 tysiące w złoto. Super, ale zwróćcie uwagę, że jak podzielicie poszczególne lata, to pojechaliście na wakacje tylko w pierwszym roku. Tak? Znaczy, nie jest to zgodne z tym, co mówiliście wcześniej gromkim głosem wspólnym, że jeździcie na wakacje 14 tygodni w roku. Bo to tak, żeście powiedzieli, tak? A tutaj widzę, że jednak wakacje są raz na 5 lat. Tak jest budżet. Czyli zwróćcie uwagę, jak sami sobie zaprzeczacie. Dobrze, jeszcze któryś zespół? Super, bardzo mi się podoba. Jeszcze ostatni zespół. Miesięczny dochód to 90 tysięcy. Możemy zaoszczędzić 5 lat 70 tysięcy. 14 w rok, z czego 4 tysiące na niezapowiedziane wydatki.
Czyli z kolejny mamy wynik, że rocznie macie 14. Czyli teraz chciałem podsumować, super, teraz chciałem podsumować wam jakby wyniki waszych prac, tak? Siadajcie, proszę. Bardzo, każdy, było ile zespołów? 11 czy 10? 12 zespołów. Nikomu nie wyszło to samo. Czyli każdy planuje i rozporządza wydatkami inaczej. To jest bardzo ważne. Tak? Czyli każdy inaczej oczekuje wpływy, inaczej rozporządza i rezygnuje z pewnych rzeczy. Zwróćcie uwagę, że, no tam się, że to, co żeście sami zrobili, jest całkowicie zgodne z tym, co przez cały wieczór, znaczy cały wieczór, od półtorej godziny próbujemy sobie wyjaśnić i rozszerzyć. Na początku, jak zadawałem pytania, to dla was finanse były związane tylko i wyłącznie z pieniędzmi. Takie były odpowiedzi. Ja bym chciał, żebyście sobie zapamiętali ten slajd, i to już kończę, że finanse to nie są tylko namacalne pieniądze, tylko to jest wszystko, co jest związane z gromadzeniem pieniędzy, majątku, z jego rozporządzaniem i dalej rozporządzanie, inwestycje bądź oszczędności lub jego wydawanie. I skupiliśmy sobie, przypomnijcie sobie, że nie mówiliśmy o finansach firm, bo jesteście, uważam, jeszcze za mali, ale mówiliśmy o finansach gospodarstwa domowego, jego źródłach i potrzebach. I później mieliście prosty przykład, żeby to zagospodarować. Każdy to zrobił inaczej, chociaż dokładnie było napisane, że jest kurs, że są wakacje, że trzeba zapłacić za łączność, że trzeba zapłacić za jedzenie i za inne potrzeby. Ja myślę, że wam to troszeczkę ten dzisiejszy wykład pomógł w zrozumieniu i ten tytuł Finanse dla sprytnych pomoże wam dobrze rozporządzać tymi budżetami, które na razie macie głównie dzięki, tak jak mówiliście, rodzicom, dziadkom, wujkom, krzesnym i babciom i własnej skłonności do niewydawania. Lub czasami to były też głosy, że coś sprzedajecie na Allegro, tak? Czyli no ogólnie nazwijmy to rodzinie, bo nie mamy jakby czasu wymieniać wszystkich członków rodziny, którzy nam coś pomogli w tych oszczędnościach, co macie. I to wszystko. Dziękuję Państwu. Zapraszam na następne wykłady. Do miłego zobaczenia.